Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Ty wiesz, że Cię kocham. Ten temat tegorocznego spotkania na Lednicy może mieć dwojakie znaczenie. Ty wiesz, że Cię kocham, można odnieść do zwykłych ludzkich uczuć, które kierują zazwyczaj młodymi ludźmi. Gdy dziewczyna nie słyszy właśnie tego ciągłego powtarzania, że Cię kocham, to domaga się tego i stawia sama pytania, czy mnie kochasz. I wtedy młodzieniec, zmuszony czy niezmuszony, musi odpowiedzieć właśnie, ty wiesz, że Cię kocham. Co znaczy, że miłość trwa, że ona nie przeminęła, ani nie wyblakła. Chociaż w opinii samej zainteresowanej może wydawać się, że jest coś przeciwnego. Ale te same słowa, ty wiesz, że Cię kocham, padają też z ust świętego Piotra nad Jeziorem Galilejskim. Kiedy Chrystus trzykrotnie pyta Piotra, czy miłujesz mnie, czy miłujesz mnie, czy kochasz mnie, Piotr odpowiada, ty wiesz, że Cię kocham. To, co jest zaskakujące w tym wezwaniu, to jest fakt, że Pan Jezus nie pyta o to przygotowanie Piotra do sprawowania urzędu piotrowego, ani o jego kwalifikacje, ani o jego zasługi. Pyta go tylko o jedno. Czy ty mnie kochasz? Nie pyta też, czy ty kochasz owce? Czy kochasz tych wiernych, którzy będą Tobie powierzeni? Nie. On mówi, czy Ty mnie kochasz? Czyli praktycznie miłość pasterska, przełożona także na płaszczyznę stosunków między chrześcijanami, oznacza miłość Chrystusa, która stoi u początku i która dyktuje wszystkie inne miłości i nad nimi czuwa. Czy Ty mnie kochasz? Pan Jezus zaczyna od agapy, czy mnie miłujesz? To znaczy pyta Go o miłość Bożą, o miłość bezinteresowną i bezkresną. I Piotr za każdym razem odpowiada, Ty wiesz. I dopiero kiedy zapyta go, czy kochasz mnie, to znaczy, czy istnieje między nami filia, czy istnieje między nami przyjaźń, dopiero wtedy Piotr czuje się odpowiedzialny, żeby powiedzieć, ty wiesz, że Cię kocham. Czyli Pan Jezus ustępuje Piotrowi i przechodzi od tej miłości bezkresnej, Bożej, nie do ogarnięcia przez człowieka, do miłości ludzkiej, ułomnej, takiej, do jakiej zdolny jest człowiek. Taką miłość przyjmuje Chrystus i w takiej miłości my dzisiaj się spotykamy, żeby tę Eucharystię sprawować właśnie w intencji wszystkich, najpierw ojców dominikanów, przede wszystkim Ojca Góry, organizatora tego spotkania. Potem także wszystkich kapłanów, którzy tutaj zjechali się z różnych stron, ze wszystkich stron Polski. I w końcu także całej młodzieży, wszystkich, którzy dzisiaj nie patrząc na odległości, znaleźli się tutaj wspólnie, razem, ażeby z radością przeżywać swoją miłość do drugiego człowieka i do Chrystusa. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i święty, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Wszechmogący Boże, wierzymy, że nasz Zbawiciel zasiada w chwale po Twojej prawicy. Wysłuchaj nasze błagania i spraw, abyśmy zgodnie z Jego obietnicą odczuwali, że pozostajesz z nami aż do skończenia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.